Biblia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Genezis. Pierwsza Księga Mojżeszowa. Józef wykłada sny współwięźniów. Po tych wypadkach zdarzyło się, że podczaszy króla egipskiego i piekarz zawinili przeciw panu swemu, królowi egipskiemu. Faraon, rozgniewawszy się na obu dworzan swoich, na przełożonego podczaszych i na przełożonego piekarzy, oddał ich pod straż w domu dowódcy straży przybocznej tam, gdzie Józef był więźniem. A dowódca straży przybocznej przydzielił im Józefa, aby im posługiwał, gdy już pewien czas byli w więzieniu. Podczaszy i piekarz króla egipskiego mieli obaj jednej i tej samej nocy sen, a sen każdego z nich co innego oznaczał. A gdy przyszedł do nich Józef rano, spostrzegł, że byli zmartwieni. Zapytał więc dworzan Faraona, którzy byli z nim w więzieniu, w domu jego pana, mówiąc: dlaczego to macie dziś twarze ponure? Odpowiedzieli mu: mieliśmy sen, a nie ma nikogo, kto by nam go wyłożył. Rzekł do nich Józef: czy nie do Boga należy wykład? Opowiedzcie mi je. Wtedy przełożony podczaszych opowiedział swój sen Józefowi i rzekł: śniło mi się, że był przede mną krzew winny, a na tym krzewie były trzy pędy, a gdy zaczął wypuszczać pąki, zakwitł, a jego grona winne dojrzały. A miałem w ręku puchar Faraona, wziąłem więc grona i wycisnąłem je do pucharu Faraona, a puchar wręczyłem Faraonowi. Wtedy rzekł mu Józef: taki jest jego wykład. Trzy pędy to trzy dni. Po trzech dniach Faraon podniesie do góry głowę twoją i przywróci ci urząd twój, tak że będziesz podawał puchar Faraonowi do ręki jak dawniej, gdy byłeś podczaszym. Jeśli tylko nie zapomnisz o mnie, gdy ci się będzie dobrze powodziło, wyświadcz mi łaskę i wspomnij o mnie przed Faraonem, by mnie wydostać z tego więzienia. Uprowadzono mnie bowiem podstępnie z ziemi Hebrajczyków, a tutaj także nie uczyniłem nic złego, za co by mnie miano wtrącić do więzienia. A przełożony piekarzy, widząc, że dobrze to wyłożył, rzekł do Józefa: ja też miałem sen. Oto trzy kosze białego pieczywa były na mojej głowie, a w koszu, który był najwyżej, było różne pieczywo, jakie jada Faraon. Ptaki zaś wyjadały je z kosza na mojej głowie. Wtedy odpowiedział Józef i rzekł: oto jego wykład. Trzy kosze to trzy dni. Po trzech dniach Faraon podniesie wysoko głowę twoją, bo powiesi cię na drzewie i ptaki będą zjadać ciało twoje. Na trzeci dzień w dniu urodzin Faraona urządził on ucztę dla wszystkich dworzan swoich i w gronie dworzan swoich podniósł głowę przełożonego podczaszych i przełożonego piekarzy. Przełożonego podczaszych przywrócił do jego godności podczaszego, także znów podawał puchar do rąk Faraona, a przełożonego piekarzy kazał powiesić zgodnie z wykładem snów przez Józefa. Lecz przełożony podczaszych nie pamiętał o Józefie, bo zapomniał o nim.